Witajcie tutaj, Pitero. Dzisiaj sobie takie luźne gadanie zaprezentuję. Nie wiem, jak to serię, czy to będzie seria, czy nie będzie seria. Być może będzie to taką serią krótkich takich vlogów, wideo podsumowujących pewne tematy w białostockiej Jagiellonii. Nie wiem, zobaczymy, być może to się przyjmie, być może nie. Jak widzicie, za oknem naprawdę piękna pogoda. Świeci słońce, nie widać w ogóle chmur. Idealna wiosenna pogoda, kwietniowa. Jednakże zgoła odmienna jest pogoda w obozie Jagiellonii. Tam w żadnym sensie nie ma słońca, nie ma bezchmurnego nieba. Tam po prostu jest sztorm i to sztorm z wielkimi piorunami. Teraz wieje wiatr, jakby pogoda trochę chciała się dostosować do dyspozycji Jagiellonii w ostatnich spotkaniach. Dzisiejszy film dotyczy tego, co zrobić z Jirkiem Mamrotem, z trenerem Jagiellonii. Oczywiście wiele osób miało oczekiwania, wiele osób miało dosyć duże plany związane z Jagiellonią. Wielu myślało, że Jagiellonia utrzyma się w czołówce, że tak będzie już regularnie, że Ireneusz Mamrot jest tym trenerem, który to zapewni. No cóż, sytuacja jest nieciekawa. Od 6 spotkań Jagiellonia nie wygrała. Zajmuje 9 miejsce, jest blisko pobytu w strefie, w tej grupie B, grupie spadkowej, gdzie zespoły walczą o utrzymanie, nie o podium. No nie jest to sytuacja idealna. Powiedziałbym, że to jest sytuacja dosyć słaba, ale czy to jest powód, żeby już teraz od razu rzucać wszystko w trenera i go zwalniać? Wiecie, Ireneusz Mamrot to był plan bardzo optymistyczny od samego początku, bo zatrudniono go po tym, jak on był trenerem Chroblego Głogów, czyli drużyny pierwszoligowej, z którą tak naprawdę poza awansami do kolejnych klas rozgrywkowych nie osiągnął jakiegoś wielkiego sukcesu. Więc zatrudnienie Ireneusza Mamrota było naprawdę takim planem optymistycznym, bo tak naprawdę, kiedy go zatrudniono, ja nie widziałem wielu głosów, które by przewidywały to, co się działo potem, bo oczywiście potem był znowu srebrny medal, walka o mistrzostwo, świetne występy w europejskich pucharach. Teraz jest kryzys. Kryzys, którego nigdy wcześniej Mamrot nie miał, bo nie miał kiedy mieć, bo nigdy nie trenował w Ekstraklasie, a wiadomo, trenowanie Chrobrego to jest jednak inna para kaloszy, że tak powiem. Teraz jest ten kryzys i kryzys jest konkretny. No ale właśnie, trzeba sobie zadać pytanie, co teraz zrobić? Zwolnić go? I co dalej? Bo zatrudnianie trenerów z karuzeli trenerskiej nie ma żadnego sensu, bo przyjdzie Ojrzyński, Wdowczyk, Zieliński, trenerzy, którzy potrenowali w 5, 6, 10 klubach i tak naprawdę im już nie zależy, bo oni mają w swoim CV już tyle klubów, tyle pieniędzy zarobionych. Na karuzeli siedzą od wielu lat i dla nich każde kolejne zatrudnienie jest sukcesem samym w sobie, a nie to, co się potem zdarzy sportowo, więc ta opcja odpada dalej. Zatrudnienie na jego miejsce, na miejsce Ireneusza Mamrota, trenera kolejnego rozwijającego się, młodego. No i co? I to jest właśnie kolejna taka sytuacja, że okej, może to na początku zaprezentować, może być fajnie na początku, ta świeża krew może przynieść nam dobre rezultaty, ale potem przyjdzie znowu kryzys. Bo kryzys to jest słowo, które w piłce nożnej pada dosyć często. I zdarza się dosyć często. No, dla Mamrota kryzys akurat przyszedł na początek rundy wiosennej, właściwie już połowę rundy wiosennej. Nie musi sobie z nim poradzić. Przyjdzie nowy trener, wpadnie w kryzys i będziemy mieli to samo. Trener, który nie ma doświadczenia z wyprowadzaniem zespołu z kryzysu. Trener, który musi po raz pierwszy stanąć przed takim wyzwaniem. No i zakładając, że on znowu przegra te 5, 6, 7 meczów, znowu zostanie zwolniony i tak w kółko Macieju. Jest trzecia opcja, zatrudnienie trenera z dorobkiem, już takim dosyć konkretnym w CV, bądź też niekoniecznie, ale już z doświadczeniami, gdzie nie jest to trener wypalony, jest to trener stosunkowo świeży, jest to trener, który ma pewną wizję, ma pewien warsztat i wie, jak zarządzać kryzysem. Tylko tutaj oczywiście wchodzi kwestia trenera zagranicznego, bo takiego w Polsce nie ma trenera, bo jeżeli by był, to pewnie by już pracował w Legii albo w Lechu. A takiego nie ma. Zresztą widzieliście, co ostatnio się dzieje z trenerami w Legii i w Lechu, co jest według mnie głupotą, bo piłkarze ewidentnie zwalniają i sobie wybierają szkoleniowców.
Mam nadzieję, że w Białymstoku tak nie jest. Mam nadzieję, że w Białymstoku tak nie jest, bo jak przyjdzie nowy trener i zaczną nagle oni grać, to ja nie zrozumiem, bo dla mnie to jest głupota. Masz trenera, masz bossa, masz szefa, masz się go słuchać, a nie wybierać sobie szefa. No, w normalnej pracy zwykły pracownik nie może sobie wybrać szefa, a piłkarz może, tak? No cóż. Wracając do tego tematu. Fachowiec. Fachowiec musi być zagraniczny, musi być twardy, musi być charyzmatyczny. Czy takiego szkoleniowca Jagiellonia będzie w stanie zakontraktować? No zobaczymy. No, dla mnie na razie to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne do oceny, bo popatrzcie, no, ledwo wybudowaliśmy boiska, do niedawno trenowaliśmy na Jaganello, a właściwie nadal jeszcze trenujemy na Jaganello w Pogorzałkach. Jedno boisko gdzieś na wsi, z całym szacunkiem do Pogorzałek. Jakby przyjechał tu zagraniczny poważny szkoleniowiec, to by od razu pewnie uciekł. Nie mamy tak naprawdę scoutingu w zespole. Dyrektorem i scoutem właściwie w jednej sobie jest Cezary Kulesza. Czy poważny zagraniczny szkoleniowiec by chciał tu pracować? Nie wiem. No ale ja mówię, można dzwonić trenera Mamrota. Ale co dalej? Co dalej, bo można zwolnić, zatrudnić kolejnego, potem kolejnego zwolnić i tak będziemy w kółko kręcili się bez żadnego progresu, a ten zespół musi mieć progres. Kiedyś Sir Alex Ferguson też na początku swojej pracy w Manchesterze miał taki moment, gdzie był blisko zwolnienia, był kryzys, był blisko zwolnienia, nie zwolniono go. Jak poszło dalej, doskonale wiecie. Czy tak będzie samo z Ireneuszem Amrotem? Nie porównujmy oczywiście skali futbolu, bo Anglia, Polska to jest co innego, ale ja mówię... Trzeba po prostu myśleć rozsądnie. Tutaj, jeżeli chcemy rozwijać się, a nie stać w miejscu, musimy myśleć długofalowo, a nie impulsywnie. To jest chyba klucz w tej sytuacji.